Maciej Pawlak pyta na Twitterze. Głosowałem na pana 2 razy. Proszę mnie przekonać na oddanie kolejnego głosu po ciągłych zmianach wizerunku i programu. No proszę pana, przede wszystkim wcale tego programu tak bardzo nie zmieniłem. Cały czas mówię o tym samym, o kapitale społecznym, o równości, o wolności, o innej polityce gospodarczej. Oczywiście życie przynosi różne informacje. Czasami dopasowujemy rozwiązania do tego, czego się uczymy. No, tym się właśnie różnimy od przysłowiowej krowy, tylko krowa i korwin-mikke nie zmienia poglądów. Każdy z nas zmienia jednak poglądy wskutek wiedzy, która do nas dociera. Ja, proszę pana, stałem przed panem prosty wybór. Ma pan konserwę od Bronisława Komorowskiego przez Dudę, Korwina, Kukiza, Dobrauna i Kowalskiego. Konserwę, która może pan być w 100% przekonany, żaden z tych kandydatów, wszystko jedno, który z nich wygra, ani nie wprowadzi związków partnerskich, ani nie ograniczy finansowania kościoła z budżetu, ani nie zalegalizuje marihuany, ani nie załatwi sprawy in vitro, ani nie wprowadzi innej polityki społecznej, bardziej równościowej, wzmacniającej pozycję kobiet i nie zrobi żadnej innej nowoczesnej rzeczy, bo to jest konserwa. I w tych wyborach najdzie się pan, czuje się przeze mnie zawiedziony. Ja się panu do końca nie podobam, nie akceptuje pan mojego sposobu uprawiania polityki, spotkajmy się na gruncie wartości. Albo Palikot i postęp, albo konserwa, stagnacja i emigracja.